Nałogi lub szerzej uzależnienia należą do największych problemów współczesności. Dziś istnieje wiele szkół radzenia sobie z nimi. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną starożytną szkołę filozoficzną, która okazuje się być zaskakująco skuteczna nie tylko w wychodzeniu z uzależnienia, ale też w odnalezieniu balansu życiowego. Cześć, z tej strony Borys Binkowski. Na tym kanale prezentuję aktualną wiedzę neurobiologiczną i psychologiczną, która może nam pozwolić tworzyć lepsze ramy edukacji, a szerzej dobrego życia. Zarówno dla nas, jak i dla naszych dzieci. Jeśli interesuje Cię ta tematyka, polecam zatem subskrypcję. Sponsorem tego filmu jestem ja sam. Co to oznacza? Oznacza to, że polecam swoją książkę, która nosi tytuł Szkoła od nowa. Mam gdzieś tutaj ją ukrytą. Jest ona wizją edukacji przyszłości opartej na wiedzy naukowej. Pomaga ona tak ustawić rozwój osobisty lub dziecka, aby był on skuteczny i przyjemny zarazem. Książkę można kupić na mojej stronie internetowej, gdzieś tutaj wjeżdża opis. Znajdziecie to również w opisie filmu. Jest to też najlepsza forma wsparcia tego kanału, bo całość kwoty, poza podatkami oczywiście, trafia do mnie, autora książki i tych filmów. Wracając do uzależnień, chcę zaznaczyć, że wszystko, co powiem w tym filmie, nie jest poradą lekarską. Ja nie jestem ani lekarzem, ani psychiatrą. Jeśli masz poważne problemy z uzależnieniami, warto skontaktować się z psychologiem lub psychiatrą. Każda przypadłość jest inna, podobnie jak każda osobowość. Od tego zależeć będzie leczenie. Można jednak podejście, które będę prezentować w filmie, zaproponować terapeucie. Jest też ono dość bezpieczne i można je stosować samodzielnie jako wsparcie standardowej terapii. Sam pomysł powstał w mojej głowie w wyniku licznych lektur, dlatego z radością spostrzegłem, że wykorzystywany jest czasem przez psychologów i psychiatrów, o czym pisze Anna Lempke w swojej książce Niewolnicy dopaminy, którą też serdecznie polecam. O co chodzi? W moim poprzednim filmie, link zostawiam w opisie, opisywałem działanie dopaminowego układu nagrody. Jest on kluczowy dla zrozumienia mechanizmu uzależnień. Upraszczając i podsumowując, za każdym razem, gdy zażywamy jakąś substancję lub zachowujemy się w sposób przynoszący przyjemność, poddajemy nasz mózg huśtawce wahania dopaminy. Gdy pomyślimy o czymś przyjemnym, następuje jej duży skok, a potem deficyt, który trwa do momentu, aż tą przyjemność sobie zaserwujemy. Czyli napijemy się alkoholu, zapalimy papierosa, zjemy kolejnego pączka, sprawdzimy Messengera, czy zaczniemy grać w grę komputerową. Im więcej takich skoków, tym bardziej mechanizm się rozregulowuje i tym bardziej bolesny staje się dół, w który wpadamy, gdy robimy sobie detoks. Gdy przestajemy stymulować nasz mózg do ciągłego wydzielania dopaminy, wpadamy w stan odczuwany jako nieprzyjemność. Może się on objawiać zniechęceniem, apatią, przygnębieniem, drażliwością. Może powodować objawy psychosomatyczne w postaci bólów głowy, stawów, mięśni albo obniżonej odporności. Metaforycznie można to porównać do jazdy na dopaminowym rollercoasterze. Gdy w nim siedzimy, jesteśmy oszołomieni emocjami i doznaniami, ale gdy zejdziemy, okaże się, że przez pół godziny chce się nam wymiotować. Te nieprzyjemne doznania są wytwarzane przez nasz mózg po to, aby zachęcić nas do powrotu do zachowań przynoszących zadowolenie. W naszej przeszłości ewolucyjnej było to przystosowawcze. Teraz w epoce powszechnej dostępności wszelkich dóbr staje się niebezpieczne. Wspomniana Anna Lempke porównuje te nieprzyjemności do gremlinów, które siadają po przeciwnej stronie huśtawki w stosunku do źródeł przyjemności. Dążą one do homeostazy, czyli wyrównania. Dlatego im więcej dostarczamy przyjemności, tym więcej pojawia się nieprzyjemności. Im więcej gremlinów, tym większą mamy pokusę posięgania po przyjemności. Ci zaś, którzy schodzą z tej huśtawki, są przytłoczeni gremlinami, odczuwają psychicznie, a czasem i fizycznie cierpienie. I tu dochodzimy do kluczowego elementu pomysłu na radzenie sobie z tą huśtawką. Wyobraźmy sobie, że zamiast zdać się na przypadkowe gremliny, będziemy je wybierać. Ból stawów, głowy, zmęczenie, przygnębienie czy złość zastąpimy własnymi nieprzyjemnościami. Zaproponuję własny zestaw. Zmęczenie i ból mięśni po intensywnym wysiłku fizycznym. Nieprzyjemność związana z morsowaniem czy zimnym prysznicem. Niewielki głodek związany z później spożywanym śniadaniem. To są nieprzyjemności wybrane dla mnie. Każdy z Was może wybrać własne.
Ważne, aby były one związane z aktywnościami, o których wiecie, że są nieprzyjemne, ale korzystne dla waszego zdrowia. Wtedy na wadze przyjemności, nieprzyjemności pojawiać się będą produkty waszej własnej, świadomej decyzji, co pozwalać będzie na łatwiejsze panowanie nad uzależnieniami. Liczne badania potwierdzają skuteczność takich zachowań, zwłaszcza jeśli uzupełniają one terapię gadaną lub terapię grupowe typu AA. Sport jest dla wielu skutecznym sposobem wychodzenia z nałogu, a dla ludzi nie mających uzależnień staje się źródłem wewnętrznego spokoju i stabilizuje psychikę. Podobnie zresztą jak morsowanie, które poprawia samopoczucie i pozwala na osiągnięcie spokoju porównywalnego ze stanem medytacji. Należy tu tylko uważać na to, aby nie zrobić sobie krzywdy oraz aby umartwianie się nie stało się kolejnym nałogiem. Szczególnie niebezpieczne może okazać się zadawanie sobie bólu. Istnieje bowiem pewna grupa osób, dla której może to stać się kolejnym narkotykiem. Skuteczność tych praktyk potwierdzona jest naukowo, ale wywodzą się one z tradycji filozoficznych i religijnych starszych niż nauka. Ćwiczenie woli, pokory, znoszenie niewygód jako cnót było elementem greckich filozofii, ale też sposobem na osiągnięcie cnót rzymskich uosobianych postawą stoika Marka Aureliusza. Odnajdziemy je też w chrześcijańskiej pokorze czy skromności. Ćwiczenia ciała i ducha miały stworzyć żołnierza, męża stanu, obywatela, uczonego. I to dawało efekty. Wciąż daje, tyle że nasz współczesny świat został zdominowany konsumeryzmem. Cnoty wydają się mniej wartościowe od uciech, bo na cnotach nie można zarobić, a na uciechach tak. I to stało się źródłem naszych problemów. Warto na koniec zauważyć, że jest to szczególnie trudne dla naszych dzieci. W dobie powszechnego dostępu do uciech uczą się one, jak mieć wszystko i że jest to łatwe. Trudno jest im odkładać na później, planować, chodzić na kompromisy. My, rodzice, odrzucamy znane nam cnoty narodowe czy religijne, nie potrafimy ich jednak zastąpić innymi, świeckimi, obywatelskimi. Zamiast tego zostawiamy dzieci na żer uciech, przez co ryzykujemy powstaniem pokoleń uzależnionych i bezwolnych. Może więc pora na powrót cnót jako celu naszego wychowania. Jeśli nawet nie dla samych cnót, to dla stabilności psychicznej naszych dzieci.